Witam Was po raz kolejny już, drogie dzieci, wszystkich dorosłych, służbę liturgiczną, która tak bardzo licznie uczestniczy w proratach. No i oczywiście tutaj widzimy naszą owieczkę Magdę i uśmieszka, bo wiemy, że Kościół to miejsce, gdzie przywraca się uśmiech. Moi drodzy, przeżywamy czas Adwentu, a Adwent jest to czas przebudzenia. Musimy się przebudzić. Dlatego takim, można powiedzieć, symbolem Adwentu może być, oprócz oczywiście świecy roratniej, oprócz wieńca adwentowego, który jest przed ołtarzem, to takim symbolem może być budzik. Myślę, że każdy z nas nie za bardzo lubi budzik, dlatego że rano trzeba na sygnał budzika wstać. A z tym czasami bywa, no, jest jakiś problem. Nieraz przedłużamy naszą drzemkę, nasz sen, po to, żeby jeszcze lepiej dospać i wypocząć. Ale czas Adwentu jest czasem przebudzenia. I to jest też czas, żebyśmy zastanowili się, na co my ten czas, moi drodzy, przeznaczamy. Ile czasu przeznaczamy na różne czynności, a ile czasu poświęcamy dla Pana Boga? Wy zobaczcie, potraficie połączyć czas różnych zajęć, obowiązków, nieraz trudnych obowiązków i wielu obowiązków na czas, który przeznaczacie dla Pana Boga. Bo trzeba wyjść z domu, pewną trudność pokonać, żeby przyjść tutaj do świątyni, do naszego kościoła. Więc ten czas na pewno nie będzie nigdy zmarnowany, ten czas spędzony w kościele. My już wiemy na temat kościoła bardzo dużo. Już nawet, moi drodzy, poznaliście różne rzeczy, które znajdują się w kościele i odkrywamy tajemnice, ale teraz od kilku dni poznajemy to, co jest najważniejsze podczas różnych liturgii, modlitw, nabożeństw w kościele. Poznajemy, kochani, szczyt wszystkich modlitw, bo najpiękniejszą, najlepszą modlitwą jest Eucharystia. Dlaczego? Bo zobaczcie, kiedy ja w domu się modlę, kiedy wy się w domu modlicie, to wy się modlicie. A na mszy świętej sam Pan Jezus składa ofiarę. Swoje życie składa za nas. To, co się wydarzyło w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, to się dzieje podczas Eucharystii. Tutaj sam Pan Jezus przychodzi i On składa ofiarę. My się chcemy dołączyć tutaj i nasze intencje również Panu Bogu przedstawić. Taki znaczek, myślę, czasami spotykamy na drodze. Strzałka do góry, strzałka w dół. Bo zobaczcie, tak też jest w Kościele. Pan Bóg nam zsyła łaski z góry, a my pragniemy Panu Bogu odpowiedzieć, wielbiąc Go. Często, jak Pan Jezus kogoś uzdrowił, to sami wiecie, że wtedy ludzie wielbili Boga. My też jesteśmy w Kościele po to, żeby Boga wielbić. Za dar życia, za dar wiary, za ludzi, których spotykamy. Myślę, że każdy z nas ma za co Panu Bogu dziękować. Za talenty, które mamy i te dary, które otrzymujemy. Więc tutaj w Kościele, zobaczcie, jest cały czas pewien dialog. Ale żeby był dialog, to trzeba umieć słuchać i trzeba też mówić. Słuchamy i mówimy. Dlatego kolejne takie zdanie, które może zapamiętacie, to jest takie zdanie. Święte miejsce, święty czas, Eucharystii poznać czas. Może powtórzmy. Święte miejsce, święty czas, Eucharystii poznać czas. Kochani, ten wyjątkowy czas spędzony na mszy świętej jest najpiękniejszym czasem. Ja wiem, że teraz może to inaczej sobie wyobrażamy, ale kiedyś, jak przekroczymy już ten próg tutaj naszego pielgrzymowania, po tamtej stronie będziemy, to zobaczymy, ile łask, ile wyjątkowych, moi drodzy, darów otrzymaliśmy podczas Eucharystii. Dobrze. My już wiemy od pewnego czasu, że msza święta, każda msza święta składa się z ilu części?
Proszę bardzo, z ilu części się składa msza święta? Z czterech. Pięknie, Klement. Czterech części składa się msza święta. Łatwo zapamiętać, bo tyle mamy też świec adwentowych. Tutaj w wieńcu adwentowym, prawda? Cztery części. I my już troszkę wiemy, co się składa na pierwszą część. Jaka jest pierwsza część? To są obrzędy wstępne. Prawda? Obrzędy wstępne. I na te obrzędy wstępne, to już było mówione, i wczoraj, i przedwczoraj, wczoraj ksiądz Dawid, a przedwczoraj ksiądz Mariusz, mówili nam tak, że rozpoczyna się msza święta pieśnią. Śpiewamy wspólnie, przygotowujemy się, Boga uwielbiamy pieśnią, żebyśmy mogli się jak najlepiej skupić. Następnie jest procesja. Zobaczcie, my taką mamy długą procesję teraz. Idziemy z lampami, z lampionami do ołtarza. Wy też podejmujecie procesję, wychodząc z domu. Już wtedy dobrze zastanowić się, gdzie ja idę, do kogo idę, po co idę, z kim się spotkam, jaką mam intencję. Bo przecież każdy z was może Panu Bogu przedstawić swoją intencję, z którą przyszliście na mszę świętą. Ksiądz następnie pozdrawia ołtarz. Przez co ksiądz pozdrawia ołtarz? Przez... Powiedzcie głośno. Pocałunek. Pięknie. Czyli w imieniu wszystkich tutaj wiernych ksiądz oddaje cześć Panu Jezusowi. Bo na tym ołtarzu dokona się najświętsza ofiara. Później jest znak krzyża. Później mamy pozdrowienie wiernych, żeby sobie uświadomić, że Pan jest pośród nas, Pan z wami, a my odpowiadamy z Duchem Twoim. Później ksiądz podaje intencje, ale również i wy tą intencję możecie swoją dołożyć, na ołtarzu złożyć. I później, moi drodzy, jest akt pokutny, o którym mówił wczoraj ksiądz Dawid. Pana Boga przepraszamy za wszystko, co było złe. Prosimy o miłosierdzie, ale również ludzi przepraszamy. Myślimy też o ludziach, których skrzywdziliśmy. Jak jest uroczystość, albo roraty, albo niedziela, to śpiewamy hymn. Chwała na wysokości Bogu. Ktoś kiedyś powiedział, że to takie jakby 100 lat dla Pana Boga. Jak jesteśmy jazd na urodzinach, imieninach, to śpiewamy 100 lat. Więc takim hymnem uwielbienia Pana Boga jest chwała na wysokości Bogu. I później, moi drodzy, po tym hymnie ksiądz mówi, módlmy się, rozkłada ręce, zbiera wszystkie wasze prośby, wasze intencje, wasze modlitwy. To się nazywa kolekta. Od słowa kolekcjonować, zbierać. I te intencje wasze, te wasze modlitwy Panu Bogu przedstawia, wznosząc do Boga ręce. Jest módlmy się, jest modlitwa, kolekta, oracja. I kochani, jest później, kończymy słowem amen. Ksiądz idzie usiąść, wysiadacie. I zaczyna się druga część mszy świętej, którą nazywamy... O właśnie, jak nazywamy drugą część mszy świętej? Liturgia słowa. Liturgia słowa. Ja wam mówiłem, że jest w Kościele cały czas dialog. Bóg mówi, człowiek odpowiada, człowiek słucha, do Boga mówi. I właśnie Pan do nas mówi w liturgii słowa. Zatem teraz posłuchajmy, co do nas chce powiedzieć też Jadzia, Maciej, dziadek w naszych roratach, gdzie odkrywamy tajemnicę. Tego dnia mama Jadzi i Maćka miała dla nich niespodziankę. Gdy tylko Maciek przekroczył próg domu, dało się wyczuć, że mama przygotowuje w kuchni coś pysznego. Nos Maćka poznał, że są to pierniczki, które mama co roku piecze na choinkę. Gdy ciasto było już gotowe, mama przypomniała sobie, że ma jeszcze jedną bardzo ważną sprawę do załatwienia i musi na chwilę wyjść z domu. Maćku, muszę na chwilę pojechać do pracy. Nasze pierniki są już w piekarniku. Powinny być gotowe za pół godziny. Proszę cię, zejdź wtedy i wyłącz piekarnik. Będziesz pamiętał? Dobrze, mamo. Będę pamiętał na 100%. Gdy tylko mama wyszła, Maciek uznał, że pół godziny to bardzo dużo czasu i postanowił je spędzić w swoim pokoju. Gdy tylko wziął telefon do ręki, zalogował się na czat i okazało się, że jego kolega również jest dostępny. Wspólne wiadomości, a potem gra w internecie tak chłopców pochłonęły, że Maciek zupełnie zapomniał o słowach mamy.
Gdy po upływie godziny spojrzał na zegarek, przypomniał sobie o piernikach i prośbie mamy. Przestraszony pobiegł co sił w nogach do kuchni. Na szczęście był tam już dziadek, którego mama poprosiła o opiekę nad Maćkiem. To on w odpowiednim czasie wyłączył piekarnik i uratował pierniki. Dziękuję, dziadku. Trochę mi wstyd. Tak się zagadaliśmy z Kubą i tak wciągnęła nas gra, że zupełnie zapomniałem, o co poprosiła mnie mama. To istotna lekcja. Musisz nauczyć się uważnie słuchać, zwłaszcza tych słów, które są naprawdę ważne. Miło się rozmawia z kolegą, ale słowa mamy są ważniejsze. No i Pan Bóg też czasem do ciebie mówi. Słuchasz go? Pan Bóg? Naprawdę, dziadku? Tak, tak. Mówi przez dorosłych, przez mamę, tatę, babcię i dziadka. Mówi także przez nauczycieli. No i oczywiście mówi też w kościele. W kościele? Pamiętasz, czego uczył nas Pan Jezus w niedzielnej Ewangelii? No, nie za bardzo. Widzisz, Maćku, to są dopiero naprawdę ważne słowa, bo to słowa Boga. Dziadku, obiecuję, że Ewangelię z tej niedzieli zapamiętam na pewno. Dobrze, Maćku. Słuchaj uważnie, czego uczy Pan Jezus, bo Jego słowa są najważniejsze. On daje nam lekcję, jak osiągnąć niebo. I obyś tych słów Pana Jezusa nie zapomniał tak szybko, jak prośby mamy. Dobrze, postaram się, dziadku. No, a może kiedyś zostaniesz lektorem? Moi drodzy, słuchanie. Trudne czasami słowo słuchać, bo z tego też chodzi później słowo służyć. Ja żyję dzięki temu, że słucham. I ważne jest, kogo słucham i jakich ważnych rzeczy słucham. Bo my żyjemy w świecie obrazów i w świecie słów. Idąc do kościoła, widzimy różne reklamy, ale słyszymy też słowa. Włączymy radio czy telewizor, również słyszymy słowa. To, co powiedział dziadek w tym przesłaniu, taka ważna lekcja. Kogo słuchamy? Czy słuchamy, zobaczcie, czy słuchamy nauczycieli, rodziców, tutaj w kościele kapłanów, ale przede wszystkim Pana Boga? Bo można słuchać, zobaczcie, podpowiedzi dobrego anioła i wtedy coś dobrego się dzieje w naszym życiu. Ale czasami jest tak, że słuchamy tego złego anioła, czyli tego anioła, który się zbuntował w niebie, którego nazywamy diabłem czy szatanem. Więc kogo my słuchamy? Warto też zobaczyć, że jak słuchamy ludzi dobrych, wartościowych, autorytetów, nam się to opłaca. Jak posłuchasz w szkole nauczycieli, to dostaniesz później szóstkę albo piątkę. Jak posłuchasz rodziców, to masz później pochwałę. Więc warto teraz, moi drodzy, nauczyć się słuchać. Potrzebuję jednego ochotnika tutaj. Proszę cię bardzo. W kościele jest coś ukryte, ale musisz słuchać, żeby dojść do tej rzeczy, która jest ukryta w kościele. Podpowiem ci tylko, że to się znajduje w prezbiterium. A gdzie jest prezbiterium? Tak jest, tutaj. To tak, ja ci będę mówił, czy idziesz prosto, czy skręcasz w prawo, czy w lewo, czy już jest. Tak, taka zabawa jest ciepło albo zimno, prawda? Więc ci będę mówił, na przykład, czy idziesz w dobrym kierunku. Więc jak masz na imię? Aniu. Aniu. O, nie poznałem cię, Aniu. Faktycznie, Aniu. Aniu, więc widzicie, te maseczki powodują, że człowiek już nawet nie poznaje swoich uczniów. Więc idziesz, Aniu, do prezbiterium. Prosto, 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 prosto do góry. Prosto. Skręcasz w prawo. Jeszcze raz w prawo. Odwracasz się. I tam pod tym pulpitem coś się znajduje. Możesz wyciągnąć. I chodź tutaj, Aniu. Co to jest? Muszla. Muszla, mój drogi. Dziękuję ci, Aniu. Słuchałaś poleceń i dzięki temu odsyłaś skarb. Czy może nie skarb, ale no właśnie muszle. Ale my, jak posłamy Pana Boga, to odkryjemy... Skarb. Skarb, dokładnie. Będziemy w niebie. Ale żeby posłuchać, też nieraz mówimy szumu morza, to co trzeba zrobić? Złożyć muszlę do ucha. Cisza. Właśnie, koń, trzeba słuchać na ciszy, co Pan Bóg nam chce powiedzieć. Dziękuję ci, Aniu. I my podczas liturgii słowa słuchamy
Pisma Świętego, czyli Pismo Święte, moi drodzy, to jest inaczej Biblia, to jest właśnie Słowo Boga skierowane do nas. List miłosny Boga do człowieka. Nawet czasami można, jak taki dystrybutor zobaczycie z paliwem, to nam przypomina o, gdyby takie dwie księgi. Bo wiemy, że mamy Księgę Starego i Nowego Testamentu. Więc jak taki znak zobaczycie, to zastanówcie się nad Słowem Bożym. Czy ja to Słowo Boże pamiętam z ostatniej niedzieli? Czy w ogóle czytam? I zobaczcie, że pierwsze czytanie w niedzielę jest zazwyczaj ze Starego Testamentu. Zawsze. Teraz też na przykład słyszeliśmy z księgi proroka Izajasza czytanie pierwsze, Stary Testament. I tam było czytanie mówiące o tym, nie bój się, nie lękaj się. Później mamy, moi drodzy, co jest po pierwszym czytaniu? Psalm. Psalm, który powtarzamy i śpiewamy głośno, staramy się wszyscy śpiewać. Tu mam też pomocnika, pięknie. Później mamy Nowy Testament. Jak jest niedziela, to mamy czytanie z Nowego Testamentu, drugie. I później mamy aklamację przed Ewangelią, Alleluja, a w Wielkim Poście na przykład chwała Tobie, Słowo Boże, albo chwała Tobie, Królu Wieków. Aklamacja przed Ewangelią i najważniejsze słowo to jest sama Ewangelia, gdzie Jezus do nas przemawia. I tam była mowa też o lektorze. Zobaczcie, mamy tutaj lektorów dzisiaj, możecie wstać, ministrantów Słowa Bożego, którzy, żeby czytać Słowo Boże, do tego się musieli przygotować. Odpowiedni kurs musieli przejść. Ministranci jeszcze muszą czekać, ci młodsi, na to, żeby mogli czytać w Kościele. Bardzo Wam dziękuję. Jaka jest postawa słuchania podczas liturgii słowa? Siedzimy, klęczymy czy stoimy? Stoimy. No, przy Ewangelii, jak zacznie się Alleluja, to faktycznie wtedy wszyscy wstajemy. Ale jak jest pierwsze czytanie, psalm i drugie czytanie, to... Siedzimy. To siedzimy, bo wtedy jest lepiej, kochani, się skupić i słuchać Słowa Bożego. Na Ewangelię stoimy. I kiedy na przykład lektor kończy czytanie, to mówi, oto Słowo Boże. My odpowiadamy Bogu, niech będą dzięki. Jest psalm, to psalterzysta albo kantor śpiewa, drugie czytanie znowu lektor i Alleluja to pan organista, albo znów psalterzysta albo kantor śpiewa i Ewangelię czyta kto? Ksiądz albo diakon. I wtedy robimy takie trzy małe krzyżyki na czole, na ustach i w sercu. Na sercu. Mamy o Bogu myśleć, to słowo zapamiętać, o Bogu mówić, głosić Ewangelię i mieć Boga w sercu. Po to te małe krzyżyki robimy. I moi drodzy, na koniec jeszcze, kiedy jest po Ewangelii kazanie czy homilia, jak gdyby streszczenie czy tam komentarz do tego słowa, które usłyszeliśmy w Ewangelii albo w czytaniach. Także słuchajmy, czy to też kazania, homilii, czasami są długie, chociażby tak jak dzisiaj, ale po to, żebyśmy jak najwięcej mogli z tej Eucharystii wynieść, zaczerpnąć i odkryć skarb, co nam daje Eucharystia. To jest koniec tak, jakbyśmy na przykład słuchawki podpięli do Biblii. To wtedy, prawda, tu mamy mikrofon, możemy z Bogiem rozmawiać, słuchać Boga i do Niego mówić. Po to jest liturgia słowa. Pięknie. A kochani, ciąg dalszy nastąpi. Jak będziecie po prostu na roraty przychodzić, to dowiecie się, co się dzieje dalej podczas liturgii słowa.